Cześć, tu Ryżu z CleanBuilder C i przychodzę do Was dzisiaj z nowym projektem CleanBoard Tiny, płytka ładowania seryjnego 1S. Jak korzystać z płytki i do czego ona służy, film w opisie. Zestaw to płytka PCB, ta sama jakość co w CleanBoard, czyli oczywiście najwyższa możliwa. 6 złącz PH2.0, najbardziej popularnych złącz baterii łupów. Płytka przyjmie też konektorki Beta FPV, wyglądają tak, lecz nie są w zestawie. Dodatkowo 10 cm kabelek AVG, 16 AVG, port balancera XT60, pin header i z worka. Najpierw biorę sobie płytkę. Zauważcie, że PH2.0 mają takie wcięcie, z drugiej strony wcięcia nie mają i to wcięcie ma być tam, gdzie jest kropeczka na diagramie na płytce. Przykładam sobie kartonik. Dzięki temu łatwo obrócić płytkę i można zacząć ładowanie. Ponieważ nie miałem złącz PH2.0 przy projektowaniu, musiałem niestety dać trochę więcej, większe dziury montażowe, na wszelki wypadek, żeby na pewno pasowały. Prosty sposób, jak dalej zachować równe złącza, to lutujemy tylko pierwszą nóżkę. Dzięki temu po odwróceniu, po pierwsze, możecie sprawdzić, czy na pewno nie pomyliliście polaryzacji, a przy okazji wyrównać sobie złącza tak, żeby były, o właśnie, idealnie równo. Jest równo, lecimy z drugą nóżką i wszystko wygląda pięknie. Teraz zajmę się pin headerem. Pin header nie ma żadnej polaryzacji, możecie go przylutować jak chcecie. I jak zwykle pierwsza nóżka, sprawdzam czy wszystko jest ok, czy na pewno jest równo, czy nic się nie skrzywiło. I uzupełniam resztę lutów. Następny będzie port balancera. Zauważcie, że grafika na PCB pokazuje, jak port balancera powinien być przylutowany do płytki. Odwracam sobie płytkę do góry nogami i lutuję kabelki. Wiem już, że luty wyszły mi dość średnio, więc nakładam trochę pasty lutowniczej. I poprawiam luty tak, żeby wszystko lśniło i było ładnie równiutko. Teraz zajmiemy się kablem do ładowarki XT60. Przygotowuję sobie kabelki. Nakładam cynę. I na rozgrzane złącza. Wszystko ładnie łapie. Proponuję Wam nałożyć trochę termokurczu dla bezpieczeństwa. Termokurczu akurat nie ma w zestawie, ale chyba każdy taki ma gdzieś w domu. I lutujemy XT60 do płytki. Sprawdźcie sobie polaryzację. Od zewnętrznej części płytki wchodzi minus. Nie można zapomnieć o bardzo ważnej rzeczy, jaką jest zmierzenie płytki przed pierwszym użyciem. Nie chcecie mieć na pewno zwarcia na baterii i wpiąć zwarcia na płytce i wpiąć w nie baterię. Ustawiamy multimetr w tryb, który pokazuje piszczy, gdy mamy zwarcie. Tu powinno zapiszczeć. Ja nagrywam dźwięk osobno, dlatego nie słychać tego piknięcia na mierniku. Odwracam sobie płytkę, bo tak jest chyba najprościej. I najpierw sprawdzam główną linię, pisk. I jeśli tutaj Wam piśnie, to znaczy, że coś jest nie tak, trzeba sprawdzić, gdzie jest zwarcie. U mnie piśnięcia nie ma, więc mogę lecieć dalej. Sprawdzam sobie wszystkie konektorki po kolei, konektorki PH2.0. Wykorzystuję do tego pola dla złącz Beta FPV. One są ze sobą połączone, więc jest po prostu tutaj wygodniej sprawdzić, czy na pewno nie ma zwarcia. W tym miejscu nie może Wam piknąć.
U mnie wszystko jest ok, nic nie pika. Teraz możemy dodatkowo opcjonalnie sprawdzić sobie miejsca, które powinny mieć złącze. I jest to na przykład masa i najbardziej zewnętrzny kabelek balancera. Tu powinno piknąć. I jest piknięcie. I tak samo plus z każdym polem pinheadera, tym od środka płytki. I tu każdy z nich też powinien piknąć. Ostatnie, co warto sprawdzić, to każdą parę złącza balancera. I tu też na każdej parze powinno być piknięcie. I już wiem, że u mnie wszystko jest ok. Płytka jest gotowa i bezpieczna do użycia. Mam nadzieję, że spodoba Wam się Cleanboard Tiny i że fajnie będzie się Wam używało. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie.